Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, jak pamiętacie, dotarliśmy tutaj na drugą stronę tego jeziora, tak naprawdę, tak, no to jest jezioro. Jak widzicie, topielec został ubity przez nas w ostatnim odcinku, tak tylko przypominam. No a my jesteśmy teraz w jakimś tutaj ciekawym miejscu, pozbieramy wszystko, tam też widziałam jakiś kufer, więc fajnie byłoby go też również otworzyć, ale może nie chcę tego tutaj. No, mogę zebrać to piwo. Czy ono... O, dziękuję. I zaraz porozmawiamy sobie z tamtym gościem. W sumie mamy też do usmażenia mięso dla gościa, ale widzę, że ja mam smażone mięso, dobrze. To co, zapiszemy się i spróbujemy sobie otworzyć ten kufer. Przygotowałam sobie oczywiście długopis i kartkę, bo z tego co kojarzę, to ta skrzynia jest przegięta. Lewo, lewo, lewo. Okej, trzy razy w lewo. Lewo, lewo, lewo. Lewo, 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 prawo. Okej, będzie lewo. Lewo, 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 prawo, lewo. O, prawo. O, właśnie, zaczyna się robić dziadostwo. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo. No i kurna prawo. Lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Ale powalone. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Fak, prawo. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo. Okej, lewo, lewo. O matko, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo. Kurna, lewo. Masakra. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, 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 lewo. O kur... Jeszcze raz. Lewo, 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 prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Kurde, lewo, prawo. Okej, trzy razy w lewo, prawo, lewo, trzy razy w prawo, lewo, prawo, trzy razy w lewo, prawo, lewo, prawo. Klucz kowala, 18 ostrzy, 30 stali i 250 brojek rudy. Nie wiem ile mam wytrychów, trochę połamałam, ale chyba nie jakoś dużo. Wytrychy, wytrychy. Gdzie wy jesteście? 11. Dobra. Pozwólcie, że nie będę się wczytywać. Moja strata. Klucz kowala. A po cholerę mi ten klucz? Czy ja mogę go okraść? Tu jest Argorn. Witaj, kowalu. Co robisz na takim odludziu? A jak myślisz, młoko się? Kuję miecze do cholery. A na co to wygląda? Na robienie na drutach? Nie, tak tylko pytam. A ja tak tylko odpowiadam. Jak się tutaj dostałeś? Chodzi ci o kolonię? To długa i nudna historia. Zdradzę ci tylko, że byłem kiedyś królewskim płatnerzem. Niestety nie wszystkim królewskim przybyłkom podobało się to, że król Robar darzył takimi łaskami zwykłego kowala. I wylądowałem tutaj. I też już tu był. Znamy się dobrze, bo nieraz wykowałem miecze dla niego i jego ludzi. Pozwolił zaszyć mi się tutaj, żebym w spokoju robił swoje. Czyli jesteś teraz kowalem najemników? Raczej mniej niż więcej. Czasami coś im wykuję, a oni w zamian dostarczają mi żelazo i jedzenie. Zwyczajna wymiana. Cóż, trafił mi się wścibski typ. Mów czego chcesz i spadaj, bo piec mi stygnie. Skoro jesteś kowalem, to pomyślałem sobie, że mógłbyś. Nic z tego. Nie będę tracił czasu, żeby uczyć kowalstwa jakiegoś żółtodzieła. Może jednak przemyśl to jeszcze. Ha, aleś ty namolny. Dobrze, niech ci będzie. Nauczę cię kilku kowalskich sztuczek.
ale pod jednym warunkiem. Zrobię wszystko. To nie wątpię. Gdybyś jeszcze był dziewczyną, ale wystarczy, że przyniesiesz mi mściwą stal. A co to za mściwa stal? To miecz. Bardzo dobry miecz. Jeżeli przyniesiesz mi jeden egzemplarz, to pokażę ci, do czego służy ten młotek i kowadło. A teraz odejdź i daj mi spokój. Ale gdzie znajdę taki potężny oręż? To już twój problem. Jasne, a okej, okay, to wszystko. Gdzie ty masz ten kufer, że mi go pokazało? W sensie, że dostałam do niego kluczyk? I dobre pytanie. Klucz kowala. Walnę, jeżeli to jest klucz do tej skrzyni, którą przed chwilą otworzyłam. Czy tutaj mogę przejść za ten wodospad? Bo to jest istotne. Możemy w sumie spróbować, ale wątpię. No, bardzo w to wątpię. Oh shit! O matko, dobra. Nic się tutaj nie dzieje. Dobra, klucz kowala. Gdzie ja mogę go wykorzystać? Przepraszam bardzo. Okej, nie chciałam nurkować. Mogę szybciej pływać? O kurde, widzieliście, że da się wolniej płynąć? Patrzcie, na shifcie. O, Holender, nie wiedziałam o tym w ogóle. Dobra, gdzie ten klucz jest? W sensie, gdzie ta skrzynia pod ten klucz? Dobre pytanie, do cholery. Tu jest zwykłe łóżko. Ten kufer już jest otworzony przez nas. Moment, a to jest co? Nie wiem, jakiś wystający kawałek, dobra. O, shit! Dobra, nieważne. O, tutaj mogę wejść chyba. Nie, dobra, bariero, odejdź. Dobra, nieważne. Nie chciałam tu wchodzić. A jakie cudem bariera mnie tu złapała? Dziwna historia. Dobra, przejdźmy się, posprawdzajmy. Wybaczcie za odgłosy w tle, moja świnka morska postanowiła obgryzać kraty dzisiaj i nam przeszkadzać. Życie. Normalny klucz kowala, ale co i po tym? W ogóle, nie wiem czy to prawda, ale podobno do tych chat, które są zatopione, da się dostać. Chciałabym spróbować to zrobić. Bo tam jakimś cudem... Normalnie się nie utopimy. Chyba, że to jest naprawione. Okej, okay, no w tej akurat nic nie ma, niestety. A ja się właśnie przebagowałam tu? Tak, zbagowałam się, dobra. Pozwólcie więc, że się wczytam, zanim wskoczymy do drugiej chaty. Muszę się upewnić, czy to na pewno nic tam nie znajdziemy. I co? I przydałoby się lewusa wyklepać. To jest na pewno fajna sprawa, którą przydałoby się zrobić. Dokładnie. No tak naprawdę to lewus nam został, tylko i wyłącznie... Czy jest tych chat więcej? Nie. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna. Nie wiem, czy mogę się zapisywać w wodzie. Trochę to ryzykowne. Natomiast spróbujemy tutaj popłynąć. Okej, nic tutaj nie ma w tych chatach, dobra. A może to w jakimś innym modzie było? Kurde, nie wiem. Wiem, że gdzieś widziałam, że dało się tam normalnie, wiecie, zrobić jakąś eksmisję. Dobra, nie chciałam nurkować. Tutaj nie było żadnego kufra, prawda? Nie no, gdzieżby. To co? Sprawdźmy zadania w nowym obozie. Kowal to na razie nie. Właśnie ta nosi woda mamy. Nowy kucharz, muzyk, łowcy, ziele, szopa, przyjęcie do obozu, skrytka, jedzenie, poszukiwania, strażnik, głodnik, opacze, rosół dla Radiego, joint, topielec pod tamą. A musimy oddać zadanie, no tak. Przyjęcie do nowego obozu. Tak.
Receptura bractwa, dobra. Okej, okay, czyli oddamy teraz zadanie z topielcem Homerowi. No i musimy ogarnąć sprawę Lewusa. Cześć, Homer. Już topielec nie będzie ci podgryzał tamy. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi ryżowego księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Mhm. No już, schowaj to. Okej. Dobra, bo tu jest bandzior. Tu jest ryżowy książę. Ja bym zaczęła od ryżowego księcia, wiecie? Tak jak ostatnio żeśmy zrobili. Tylko przydałoby mi się full życia, zacznijmy od tego. Może niekoniecznie mięsem się będziemy dopychać. Ale tak i na przykład zupę korzenną. I... no nie wiem. Może... kurde, co by tu zjeść? Może jagodę? Niech będzie. Dobra, teraz stoimy na całkiem niezłym gruncie. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! No cóż, dokładnie. Weźmiemy sobie z niego wszystko. Przy okazji zrobiliśmy pierścień do życia. Może być przydatny. Okej, okay, i teraz... gdzie jest Lewus? Okej, okay, Lewus jest tutaj, a gdybyśmy tak... O, proszę bardzo. Od tej pory chyba. Oh shit! Kurna! Ała, no! O Boże. Nigdy więcej tego nie prób. Widzę, że Lewus to jest dziadostwo totalne. Szczególnie, że nawet nie zdążyłam się obronić, nie? Matko. Dobra, ale ta taktyka jest dobra. Lewus sobie idzie, więc atakuje nas tylko on. Dobra, ryżowy książę leży. Placuszkiem. Dobra, jak daleko? No. Dobra, jeszcze raz. Od tej pory możesz sam sobie... Czyż chyba muszę... O, już się nic nie widzę. No cholera! Jakbym chociaż mogła cię zobaczyć, typie. No bez jej, że Lewus jest taki trudny. Chociaż najczęściej biłam Lewusa, mając już 50 siły, a nie 40. Chociaż ile ja mam siły? To jest dobre pytanie w ogóle. Dobra, mamy 41. Dobra, to jeszcze trochę poczekam z Lewusem. Jak my stoimy z resztą rzeczy? Przyjęcie do starego obozu, to musimy się udać z Dexterem jeszcze do obozu bractwa. Porwanie, nie możemy nic z tym zrobić. Alchemik, no problemem jest na razie czarne ziele. Pomoc z Diego, może być do przemytników. No, Oneku to nie wiem, chyba się zadanie zbagowało. Szef Cfiska, to ja wiem chyba, gdzie to się zrobi, ale wolę tam na razie się nie kręcić. Receptura bractwa to jest właśnie zadanie dla Dextera, join dla Gorta, rosół dla Radiego. Tak, przepis na zupę. Głodnie kopacze o 150 kawałków. Zaginiony strażnik. Tak, to musimy go poszukać. Dziwne poszukiwania. Gardar, a to na ziemiach orków. Jedzenie. Na pewno nie mam jabłek. Wiecie co, ja sobie, pozwólcie, wypiszę sobie te wszystkie rzeczy na kartce, co on chce ode mnie. 5 chlebów. 3 szynki. 2 winogrona. 5 serów. 10 mięsa pieczonego. 5 win, 10 jabłek, 2 bimbry. I zaraz zobaczymy, jak z tym stoję. Skrytka kopaczy. Tak, to musimy ogarnąć.
przyjęcie to na razie nic, szopa Ulberta to na razie nie, ziele dla Corina, łowcy orków, muzyk, nowy kucharz. Wiecie co, możemy zagadać zawsze do, wiecie, do Snafa, a to chyba bez sensu. Wiecie co, jestem za tym, a tak, miałam sprawdzić te rzeczy, które mam, a których nie mam. Dobra, bimber mam, na pewno, bo potrzeba dwóch, a mam cztery. Mięso smażone też mamy, chleby mam trzy na pięć, więc potrzebujemy dwóch. Jabłek mam 5 na 10, więc jeszcze 5. Sery mamy wszystkie. Wino, mam wino. Okej, wina mamy 4. Potrzeba 5. Okej, mięsa mamy... Dobra, to potrzebujemy jeszcze sporo składników. Wypadałoby może kupić po prostu, wiecie? Chyba wypadałoby po prostu kupić. Widzę też, że dzień się nam powoli kończy. Okej, potrzebujemy... A szynki? Mam jakieś szynki? Nie dotarłam do tego. Cholera, nie mam ani jednej szyny. Dobra, jak stoimy z czasem, moi drodzy? No, 23 minuty nam zostały. Tak naprawdę nie zrobiliśmy znowu już dzisiaj nic. Dobra, co robimy teraz? Można by było tutaj przyjść podekspić troszkę. Na tych krwiopicach, powiedzmy. A na razie dajemy sobie z tym spokój. Możemy iść do przemytników. Albo możemy iść do obozu bractwa. No wydaje mi się, że przemytnicy mogą chwilowo poczekać. To jest zadanie z modyfikacji, a nie główne, więc raczej nie powinno, wiecie, być problemów. Skoczymy do starego obozu troszeczkę pohandlować, poszukać tego jedzenia dla tego typka. I... do tego... bym poszła jeszcze... W ogóle jak mamy jakieś punkty? Nie. Jeszcze bym poszła zapytać, czy Snaf by nie chciał zostać kucharzem tam. Znaczy, wątpię w to. Ale no, musimy też przejść się po innych miejscach, a nie wydaje mi się, żebym gdzieś znalazła kucharza. Może Snaf też nam coś podpowie. Sama nie wiem. Czy tutaj gościu sprzedawał żarcie? Nie wydaje mi się. W ogóle, kto w tej zawieszonej kolonii sprzedaje jedzenie? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja nie wiem. Okej. Cześć, czy ty sprzedajesz jakieś jedzenie? Mam, pokaż, spójrz. Nie o to chodzi. Czego? Kurde, nie o to też chodziło. Będziesz... Dobra, wiem. Handel. Właśnie, te mroki północy w ogóle, to powinnam je odkupić, ale to jest żart. Jedzonko masz jakieś? Masz jedno jabłuszko. W sumie to daj mi to jabłko. Czy ja mogę ci coś oddać, co jest mało warte? Mogłam ci oddać 1 kilo, ale nie mogę za bardzo jednego. Masz pałkę ode mnie. I co na przykład jeszcze mogłabym ci oddać? Takiego taniego w miarę. Mięso chrząszcza sobie mogłabym ci sprzedać. I jeszcze coś za 1. No kubek będzie... Dobra, niech będzie. Jedna bryłka rudy tam, to wiecie, to pies. Dobra, mamy dodatkowe jabłuszko. W sumie możemy się przespać tutaj od razu, jak jestem, żeby nie biegać po ciemku. Super. I wracamy do starego obozu. Kurde, kto handluje jedzeniem w starym obozie? Dobre pytanie. Poważnie, nie mam pojęcia. Nic mi nie przychodzi do głowy. Żeby ktoś w ogóle handlował tym.
No nie wiem. Ale no tak, musimy przynajmniej jakieś zadanka ruszyć. Jeżeli nie dowiem się niczego od Snafa, jeżeli niczego nie kupię na razie, bo w sumie myślę w ogóle, kto jest handlarzem jakimkolwiek, to udamy się z Balem, nie wiem jak on ma już na imię, chyba Parwez, z Balem Parwezem do obozu na bagnie. Bo też troszeczkę expa nam wpadnie, a tam zadania też mamy do zrobienia. Czy tego chcemy, czy nie. Okej, i teraz myślę, kto tutaj handluje. Na pewno nie wy. Fisk handluje na targowisku na pewno. To jestem tego pewna w 100%. Graham handluje, ale mapami. To mi to nie obchodzi. Znaczy, Fisk może być problem, bo on nie handluje zbytnio żarciem. Tylko, no wiecie, mieczami, no nie? Ale może też ma jakieś jedzonko, a jak nie, no to trochę kłopot. Tu jest Fisk. Cześć. Pokaż mi. Tak, ty sprzedajesz tylko broń i wytrychy. Tak, to jest Parwez. To wiecie co? Chodźmy z Parwezem do obozu na bagnie. Nie traćmy czasu. Widzieliście tego kopacza tam po prawej stronie? Przed chwilą? Który właśnie spadł? Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Dobra, i w porządku. Teraz będzie troszeczkę możliwości na ekspienie. No i na odkrywanie nowych terenów. Może się czegoś dowiemy. Może w bractwie coś kupię do jedzenia. Wątpię w to bardzo. Znowu trzeba będzie wydawać sporo. Znaczy wydawać. Będzie sporo rozmów. A to jest niefajne. Dobra. Co możemy, moi drodzy, porobić idąc drogą z Parwezem? A no tak, on będzie mi teraz zabijał szczurki. Pozdrawiam. No chodź, 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 chodź. Chodź, idziemy. Tu jest Pacho, w sumie mogłabym do niego zajrzeć, ale no. Dobra, Parwez się zajmie tą jaszczurką. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Nie szedłbym tam na twoim miejscu. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orku. Zrobią z ciebie kotlety! O. Nie ma za co. Serio? To tyle? Myślałam, że możemy pohandlować czy coś. Fuck my life. Dobra, cześć jaszczurko. Z ciebie mogę pazurki. Czy my nie mamy zlecenia na pazury przypadkiem? Tak przy okazji sprawdzę sobie. Kategoria, nie wiem, nie mogę sprawdzić. Do kiedy? W ilości 8, nie mamy. Co? Co? A że czas się skończył niby, tak? Skóra topielca w ilości 4. Do kiedy? No dobra, jasne. Okej, ale my w tym czasie sobie tutaj... W ogóle orkowego ziela widzę, że tutaj jest bardzo dużo. Na szczęście otwarte. No, liczyłam na jakieś jedzenie. Ale nie można mieć wszystkiego, już na pewno nie od razu. Dobra, chodź Parwez. Co to za mgła jakaś dziwna? Aha, fajnie, że on się zbugował i za nim się ciągnie blanta zapach. Widzicie to? Jakby jarał blanciorę, nie? W ogóle chciałabym zobaczyć, jak mi idzie z takim wilkiem, ale on zdąży go zabić, zanim ja do niego podejdę. Dokładnie. Po co ja się w ogóle, wiecie, staram jakkolwiek coś robić? Dobra, krwiopijce to akurat mógłby mi wybić. Na cholerę ja się produkuję. Ale się Parwez zbagowałeś. Ale się zbagowałeś. Nieprawdopodobne. Tam ścierwojady się leją z tymi krwiopijcami, tak? Ach.
No, bo mi się zadziobiecie za chwilę. Dobrze, że zgarniamy expa, jak Parwes coś zabije. Co po niektórzy biorą Parwes za nasieniostwora nieopodal, ale to nie będę ja. Jak już to bym wolała, żebyś mi... Co ta jaszczurka zrobiła? Widzieliście to? Jak już to bym wolała w tej jaszczurki wejść. A ty widzę, że bardzo nie chcesz, nie? Bardzo nie chcesz. Tak bardzo nie chcesz, że aż łazisz po kamieniach, nie? Tak bardzo można nie chcieć, typie. No dobra, trudno. No nie, nie mogę w ogóle. Blancie. Parwes, bo ja też chcę coś zabić. Dziękuję, że mi się udało. Właśnie doszło do mnie, że będziemy mogli oddać mięso i wtedy dostaniemy 500 punktów doświadczenia. To jest cholernie dużo. Tu jest jeszcze sporo jaszczurek. Nawet bardzo dużo. Ścierwojadów i wszystkiego. Ale no, my idziemy do obozu bractwa. A mnie na razie ekspić w okolicy. Pozwólcie, że pozbieram te grzyby, mogą się kiedyś przydać. Wow, no nie wierzę, dotarliśmy do obozu bractwa. W ogóle ten obóz jest bardzo klimatyczny, w sensie jest ciekawy, trzeba przyznać. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Ja mam nadzieję, że ty się odbagujesz, wiesz, bo to wygląda tragicznie, typie. Czy to jest aligator? Czy kogoś coś powaliło w tej grze? Co aligator robi w takim miejscu? Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie bractwa śniącego. Co cię tu sprowadza? Wątpię, żeby to się kiedyś zmieniło. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Jasne. Nie będziemy o to pytać, bo to nie ma sensu. Witaj, Laresie. Znaczy, Lesterze. Jaki Laresie? Lesterze, witaj. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Witam. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Korkalon. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal Namib, na przykład, jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Korkaloma. Jasne. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Wiecie co, pozwólcie, że nie będę o to pytać. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Dobra. Pokaż mi. Pójdziemy sobie do, na przykład, do nauczycieli. Do nauczycieli. Chodź za mną. Tak, oczywiście. O, myślałam, że Lester będzie tak pomału szedł, a jednak idzie normalnie, na szczęście. Sporo będzie tutaj ludzi, z którymi będzie można pogadać znowu.
jeśli myślisz, że... Ale no... Damy radę. Chyba. Trochę się zagalopowałam. Ale no, dojdziemy zapewne już do samego końca. Niektórzy nie. Tak, to tutaj chyba się zatrzyma. Tam znajdziesz Baal Kadara. To on naucza nowicjuszy. Nad nami znajduje się plac treningowy świątynnych strażników. Zaczekam na ciebie na dole, albo u Baal Namiba przy wejściu do obozu. Czekaj, Lester. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. Jasne, to nas spokojnie. Dobra, niech śniący. Z tobą nie możemy rozmawiać na razie. Natomiast, czy ja mam sen? Bo to jest istotne. Mamy sen. Dodamy sobie go pod piątkę. Od razu sobie załatwimy sprawę tutaj z Balem. Ale ja chciałabym na nowicjusza któregoś. Co ty wyprawiasz? Próbuję medytować z moimi uczniami. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne moce śniącego? Nikt. To było całkiem proste. Wyglądasz mi na pojętnego ucznia. Będę twoim mistrzem. Mhm. Chciałbym zwiększyć potęgę moich zaklęć. Kluczem do tego jest siła twego ducha. Tak, oczywiście on może nas uczyć many. Czym ty handlujesz? Masz sporo pierścionków. Co to było? A jaj, co typie? Dobra, mamy już pierwszego bala z głowy. Gorzej, że Lester się zbugował. Pokaż mi jak... Co? Z powrotem do bramy. Idź sobie. A my stoimy teraz jak z tym wszystkim? Nie wiem. Tu jest zwykły wojownik świątyni. Tutaj jest gdzieś kupiec, który handluje. Ale my najpierw pójdziemy sobie tutaj do kolejnego bala. Od razu ich będziemy szybko z góry załatwiać. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa.
Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec. Tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. Mhm. Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Jasne, no mamy jedną taką osobę, która będzie idealna. I co? Tu jest zwykły strażnik. Odnośnie tego handlowania. Tu jest jeden handlarz, ale on chyba handluje tylko i wyłącznie bronią. Konkretniej to jesteś ty, Darion. Cześć. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym... Dobra, jasne. Co ty masz? No nic, co by mnie interesowało, więc po sprawie jesteśmy. Tutaj ktoś jeszcze jest do porozmawiania, w tym miejscu chyba nie. Tu jest Gorna Drak, ale myśmy już rozmawiali. Tak naprawdę. Przepuść mnie. Już? Przepuść no mnie. Masz, typie. Tu jest Harlock. Na razie oczywiście nie mogę z nim rozmawiać, ale później będę mogła. Zanim pójdziemy tutaj na główny plac, chociaż tutaj też jest jeden z guru. Moglibyśmy spróbować coś podziałać. Nie wiem, czy on do nas zagaduje. Szczerze, naprawdę nie pamiętam, jak mam z Balem Tajonem rozmawiać. No na razie z Balem Tajonem to nie za bardzo coś ustalę chyba. Natomiast możemy przejść się tu. Tu jest Talas. Cześć. Ty jesteś mi potrzebny z tego, co kojarzę. Albo nie. Fuck my life. Dobra. Jakby stoimy z czasem słabo, ale w sumie możemy jeszcze troszeczkę pograć. Więc tak. Idziemy ogarnąć kolejnego bala pod tytułem tutaj z... Jorę na razie zostawimy, pozwólcie. Idziemy ogarnąć tutaj bala na Miba, bo to są najprości balowie, więc... Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Mhm, jasne. Dobra, ale mamy to ogarnięte. Na razie do Korkaloma nie idę, pozwólcie. Załatwimy na razie inne sprawy. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj jest ktoś? Nie. Natomiast tutaj jest chyba ktoś. Tu jest Nyras. Ciekawe, co ty robisz w tym miejscu. Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu?
Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście. Ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. Opowiedz mi jeszcze o świętych słowach śniącego. On będzie tym, który wyprowadzi nas na wolność. Iberion powiedział, że poznamy właściwą drogę, jak tylko uda się nam nawiązać kontakt ze śniącym. Nasz mistrz przygotowuje rytuał wielkiego przyzwania, podczas którego wspólnie z najlepszymi nowicjuszami nawiąże kontakt ze śniącym. Pomaga mu w tym Korkalom, alchemik, który przygotowuje magiczne wywary, wprowadzające nas w stan transu. Tylko w transie lub we śnie można usłyszeć słowa naszego wyzwoliciela. Jasne, w porządku, wszystko zrozumiałe. I co? Tutaj mamy jeszcze Gorima, z którym ciężko będzie mi zagadać. Dobra, pozwólcie. No już. Mądra decyzja. No, typie. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Bal Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Jasne, ja w ogóle zapomniałam sobie, że tam Fortuno jest. Oczywiście Bal Orun z nami na razie nie będzie rozmawiał. Ale nie przejmujemy się. To ogarniemy jeszcze tą sprawę z Harlockiem, wydaje mi się, i na tym sobie zakończymy odcinek. Jeżeli dobrze pójdzie, to w kolejnym będziemy mieli bractwo całe z głowy, bo tych zadań nie ma tutaj dużo. Są one wokół obozu, więc nie trzeba nigdzie biegać ani chodzić. I wtedy będziemy mogli też dołączyć już do starego obozu. Więc myślę, że kolejny odcinek, no i się zakręciłam, widzicie? Że kolejny odcinek będzie już tym właściwym, gdzie zaczniemy sobie drugi rozdział. A jeżeli nie kolejny, no to mam nadzieję, że jeszcze następny. Dobra, cześć Harlock. Więcej nie powtórzę. Łajzo. Myślałem, że to się skończyło już. Przysyłam mnie Gorim. Co? Od razu wiedziałem. Mam już dość tej paplaniny. Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Zwycięzca! Serio? Bez dwóch zdań! Ty nawet nic nie masz w sobie, typie. Inni nie powinni wiedzieć. Nie chciałam do nowicjusza. Nie ma nic w sobie nawet, nie? Cześć Fortuno, może w międzyczasie do ciebie zagadam. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś jeszcze chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Aha. Niektórzy nigdy się nie... Chcę coś... Czego szuka? Bardzo mocny joint. Dobra, potrzebne mi jest to jedno. Tak, pewnie masz rację. Może. Natomiast... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Natomiast mam problem z kupieniem tego pojedynczo. Harlock? Łajzo? Znów szuka. No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. Dobra, moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie w tym momencie ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to łapa w górę, sub z dzwonem, jakiś miły komentarz. No i oczywiście słyszymy się w kolejnym materiale już jutro o godzinie 17.
I co? Wtedy, prawdopodobnie tak jak już wspomniałam, ukończymy sobie obóz bractwa, nie jest tutaj dużo roboty. Podobnie jak w nowym obozie, tak naprawdę najwięcej jest latania w starym obozie, bo trzeba właśnie się udać do innych obozów, tak? Żeby je poznać. No i co? Dziękuję wam jeszcze raz. Postaramy się kupić te jointy, bo będzie można je dać prawdopodobnie gościowi w starej kopalni, a przynajmniej w obozie przed starą kopalnią. Tylko muszę rozkminić, jak kupić pojedynczego jointa, bo nie wiem, dlaczego nie chce mi się to wklikać. Dobra, nie przedłużam, trzymajcie się i cześć!